szkolnej. To będzie dość zabawne. Aczkolwiek można na to patrzeć z różnej perspektywy. Pewnego dnia przychodzimy sobie do szkoły. Jakby nigdy nic. No i oczywiście zaczynają się lekcje. Przebraliśmy się w szatnie, wiadomo. W szatnie mieliśmy w podziemiach w ogóle takiego budynku szkolnego. No i lekcje trwają. Tam pierwsza, druga lekcja. Wszystko spoko. No i w pewnym momencie okazuje się, że nie można wyjść do szatni. Ktoś tam się chciał chyba zebrać na WF. No bo u nas na WF, żeby pójść, dochodziliśmy do takiej osobnego budynku w ogóle, do takiej hali sportowej. Rzadko kiedy mieliśmy lekcje WF u nas w szkole, więc trzeba było się ubrać, wiecie, założyć buty, kurtkę. No i okazało się, że szatnia jest zamknięta i nikt nie chce powiedzieć dlaczego. Woźnik powiedział, że nie ma wstępu i tak dalej. No i żyliśmy w niepewności. Powstawały rozmaite plotki na temat tego, czemu żadnia jest zamknięta i nieczynna. No i późne popołudnie okazało się, że otwierają te żadnie. Wiadomo, musieli to zrobić, ponieważ wszystkie dzieci miały tam swoje ciuchy i jakoś musieli iść do domu ubrać się, a że to była chyba jesień, więc już zapach kału. Tak, takiego kału, który ktoś próbował zatuszować środkami czystości, ale średnio to wychodziło. Ogólnie czuć było, że śmierdzi gówno. Jak się później okazało, jeden z uczniów, taki koleś, który słynął z tego, że zwykle płynął pod prąd w tym negatywnym słowa znaczeniu. Zresztą chyba życie go zweryfikowało, bo później no na pewno nie zrobił jakiejś większej kariery. Historii wygląda jeszcze mniej apetycznie.
Ale kość ktoś tutaj narysował, no.